Denzel Washington w filmie John Q. W pozostałych rolach zdjęcia. Reżyseria niestety gospodarka zwalnia, wszyscy to wiemy. Wszyscy wiecie, jak to jest mieć debet. Do tego wysokie rachunki za prąd i mamy problem. John? Co się stało? Co pan wyprawia? Zabieram wóz. To mój wóz. Bank mówi co innego. To mój wóz. Płać pan rachunki. Co się stało? Przykro mi. W banku obiecali cierpliwość. 2 miesiące temu. Wiem. Ale mając do wyboru zaległy czynsz albo ratę za samochód, myślałem, ty myślałeś. Co mam robić? Chcesz być bezdomna? Mam tylko pół etatu. Firmy inwestują w Meksyku. Zabrali mój wóz. Rozumiem. Poszukam drugiej pracy. Mam powiedzieć, że wszystko gra? Wszystko gra. Wóz wciąż jest nasz. Jak tylko przyjdzie wypłata, odzyskamy go. Mikey? Ronnie Coleman, kulturystyczny mistrz świata 2 razy z rzędu. Kotku, usiądź i jedz. Jem. Pączek to nie śniadanie, kontynentalne. Nie jesteśmy na kontynencie. A północna Ameryka to co? Jak nie zjesz, nie pójdziesz do szkoły. Jedzcie obydwaj. Te osły zabrały nasz wóz. Straszne, co? Tak. I co teraz zrobimy? Tato, zrobisz coś? Ja bym się wściekł i skopał komuś tyłek. Nie wyrażaj się. Mówię serio. Za często oglądasz zapasy. Kulturystyka, to co innego. There's a big difference. All right, go get your books. Idź po książki. Mike. Pow. Hurry up, baby. Pośpiesz się. Can I get a ride to work? Podwieziesz mnie do pracy?
Mam dobre słowo. Mów. No mów. Mediacja? Nie. Radiacja. Radiostacja. Faktycznie, dobre słowo. Kąty? Stukrotny? Mówiliśmy o tym rano. Kontynent. Mam cię, co? Grasz, mamo? Nie. Wyśmiejecie mnie. Zagraj, mamo. Wymień coś, co jest w aucie. Nie wyśmiejemy cię, proszę. No dobrze, ale mów tak, żebyśmy nie rozumieli. Deska rozdzielcza. Co powiedziałaś? Deska rozdzielcza. Spróbujcie odgadnąć. No co? Zabierzcie stąd tę kobietę. Nie wyszło mi? Nie przejmuj się. Możemy się mocować na kciuki. Dobrze. Wygrałaś. Mam cię. Jestem górą. Mamy. Starczy tego. Idziesz do szkoły. Bierz jedzenie. Tato, odłożyłem $46. Mogę ci je dać. Jesteśmy rodziną. Musimy sobie pomagać. Tak. Ale to twoje pieniądze. Zachowaj je. Dobra, na razie. Do widzenia. Nie lubię tego słowa. Na razie. Na razie. Mike. Flex Wheeler, 120 kg, 2% tłuszczu w ciele. John, masz moją tarczę ścierną? Co? Moją tarczę. Jasne, że mam. Żonę wierną. Nie ma jej w szafce. Chcesz moją? Tylko ty i ja znamy szyfr do tej szafki. To moja tarcza. Idę na papierosa. Na co ci krawat? Ktoś umarł? Ładny? Włożę go do trumny, jak nie dostanę tej pracy. Nigdzie nie ma pracy. Znalazłem ogłoszenie. Bzdura. Muszę tam iść. Inaczej Denise mnie zabije. Zajęli jej wóz. Iść z tobą? Chodź. 50 centów. Strata czasu. 400 kandydatów na jedno miejsce. Pewnie już przyjęli czyjegoś syna albo wuja. To po co by dawali ogłoszenie? Dla zmyłki. Albo odłożą twoje podanie na później, albo powiedzą, że masz za wysokie kwalifikacje. Archibald? John? Od 15 lat obsługuję duże maszyny. Mogę robić, co tylko trzeba. Rozumiem. Choćby od dziś. Ma pan imponujący życiorys. Ma pan duże doświadczenie.
Ma pan aż zbyt wysokie kwalifikacje, ale zachowamy pańskie podanie. Mecz jest za 15 minut, spóźnimy się. Błąd. Dawaj, Mikey. Poza boisko. Patrz na piłkę. Popisz się dla mamy. Błąd pałkarza. Oślepł pan? Patrz na piłkę. Ile lat ma miotacz? Podobno 12. Akurat rośnie mu broda. Dawaj, Mikey. Łokieć wyżej. Baza zdobyta. Biegnij. Wezwijcie karetkę. Wezwijcie pogotowie. Jedź. Ratunku, pomóżcie nam. On nie oddycha. Chodźmy. Biegł i nagle padł. Potrzebujemy lekarza. Jezu. Co się stało? Padł w biegu. Podać ten. Wyjdzie z tego, prawda? Obudź się. Już kiedyś mdlał? Nigdy. Jest na coś uczulony? Brał leki? Nie. Ma uczulenie na leki? Po prostu padł. Powiększona wątroba. Wyzdrowieje, prawda? Tętno 150, ciśnienie 68/38. Co mu jest? Proszę ze mną. Musimy dopełnić formalności. Jakich? Przyjmiemy go do szpitala. Wypełnimy formularze. Jakie? Syn może potrzebować krwi. Zbadamy grupę krwi i wam obojgu. Zaraz wrócimy. Chwileczkę. Ma pan na imię Archibald? John. Drugie imię? Q. Quincy. Nazwa ubezpieczyciela? Co z nim? Badają go. Czekamy na wyniki. Możemy jakoś pomóc? Dowód ubezpieczenia. Dowód ubezpieczenia. Muszę go skserować. Cześć, kotku.
Jak się masz, mistrzu? Nie mogę mówić. To nic, odpoczywaj. Niedługo stąd wyjdziesz. Kochamy cię, synku. Ja was też. Co to za cyferki? Funkcje życiowe Majka. Oddech, oksymetria tętna, tętno. Tu jest ciśnienie krwi, skurczowe i rozkurczowe. Wyższe powinno przekraczać 90. Podajemy mu leki. Nie może spaść poniżej 70. A co by się wtedy stało? Miałby niewydolność serca. Gdybyście czegoś potrzebowali, dziękujemy. A ubezpieczenie? On ma pół etatu. Ona jest sprzedawczynią. Polisa pokrywa cokolwiek? Muszę kończyć. Dzień dobry. Rebecca Payne, dyrektor szpitala. Miło mi. To dr Turner, szef kardiologii. Miło mi. To moja żona. Co z naszym synem? Usiądźcie państwo. To jest zdrowe serce dziewięciolatka, a to serce waszego syna. Ma ubytki przegrody tu, tu i tu, co spowodowało miopatię i obrzęk płuc oraz przemieszczenie komór. Serce Michaela jest 3 razy za duże. Przepraszam. Może pan to powiedzieć po ludzku? Serce Michaela pompuje za mało krwi, więc cofa się ona do płuc i nasącza je. Serce robi co może, ale pracuje za ciężko. Trzeba go operować? Tu nie wystarczy zwykły zabieg. Mike musi dostać nowe serce albo umrze. Są inne wyjścia. Jakie? Nic nie robić. Dawać mu leki, zapewnić mu wygodę, zapewnić mu dobre życie. Nie rozumiem. Byliśmy u niego, nic mu nie jest. I tak będzie, ale będzie coraz bardziej zmęczony, będzie spał coraz więcej, aż kiedyś zaśnie i się nie obudzi. Ciężko wam, ale zrozumcie. On może mieć niewiele czasu. Niech to będzie dobry czas. Pożegnajcie się z nim. Przeszczep to wielkie ryzyko. On może umrzeć w czasie operacji. A jeśli go nie zoperujecie... Bez operacji długo pożyje? Niedługo. Kilka miesięcy, a może dni. Nie płacz, Maryńka, spokojnie. Przepraszam. Za dużo tego naraz. No dobrze. A gdyby to był pański syn, operowałbym go. To zgoda. Zgoda? Zróbmy to. Tak?
Musimy wpisać Michaela na listę biorców. Z grupą krwi B trafi na sam początek. To nie takie proste. Trzeba spełnić pewne wymogi, żeby trafić na listę biorców. Przeszczep dużo kosztuje. Często za dużo. Mam pełne ubezpieczenie. Już dzwoniliśmy do ubezpieczyciela. Pańska polisa jest za niska. To jakaś pomyłka. Nie zarzucam pani błędu, ale mamy pełne ubezpieczenie. Pani ma ubezpieczenie? Nie. Pracuję w sklepie dopiero od kilku miesięcy. Mamy ubezpieczenie. Nie macie własnego domu, akcji ani obligacji. Macie $1,000 oszczędności, ale mamy ubezpieczenie. Możliwe. Sprawdzi pan to, ale na razie rozliczamy się gotówką. Co? Ile kosztuje przeszczep? Czekaj. Ile to kosztuje? Sam zabieg, honoraria, opieka pooperacyjna, leki, co najmniej $250,000. Mogą państwo domagać się operacji, ale mamy ostre zasady w przypadku pacjentów nieubezpieczonych. Zanim pacjent trafi na listę biorców, musimy dostać zaliczkę. Dużą zaliczkę? 30%. $75,000. Żeby wpisać mojego syna na listę. On umiera, a wy gadacie o forsie. Leczenie kosztuje. I was, i nas. Przykro mi, ale muszę dostać te pieniądze. Państwo Archibald? Chwileczkę. Nie chcecie nas, trudno. Idziemy do szpitala okręgowego. Nie radzę. Muszą go wziąć. Nie. Przeszczep serca nie jest procedurą ogólnodostępną. Jego miejsce jest tu. Co mamy robić? Pogadać z ubezpieczycielem. Iść do działu personalnego. Mogą pomóc. Tak samo jak fundusz dziecięcy. Nie dajcie go wypisać. Nie dajcie się spławić. Zmieniliśmy panu polisę. Na jaką? Niedawno zmieniliśmy firmę z PPO na HMO. Ubezpieczenie mniej kosztuje, ale są pewne ograniczenia. Jakie? Już mówię. Robotnicy na pół etatu są ubezpieczeni tylko od wypadków. Pół etatu mam chwilowo. Wiem, ale ma pan taką polisę i ubezpieczenie od wypadków do wysokości $20,000. Co? Co tydzień ściągacie mi z wypłaty. Od lat... Dlatego dostanie pan pełne $20,000. Pan chyba żartuje. Zrobiliście ze mnie półetatowca, a do tego odebraliście mi ubezpieczenie? Chociaż mam polisę? Wydaje się to niesprawiedliwe. Właśnie. Mój syn jest ciężko chory. Mam problem. Rozumiem, ale nic nie poradzę. Może pan się odwołać. Proszę. Odpowiedzą za 7 dni roboczych. Pan ma ubezpieczenie. Za niskie. Już go zabrakło. Jesteście na zasiłku? Nie. Powinniście być na zasiłku. Oboje mamy pracę. Szkoda. Nie mogę wam pomóc. Idźcie do pomocy okręgowej. Muszę porozmawiać z opieką społeczną. Nie chcę czekać. Czekam od 15 minut. Nie krzyczę, krzyczysz. Następny. Do okienka numer 15. Co? Do okienka numer 15.
Sometimes I feel like I'm standing alone against the raging tide, making me choose things that I'd never do simply to survive. No. Nie. Co nie? Nie kwalifikuje się pan. Chociaż mój syn umiera, a ja nie mam grosza? Przykro mi. Niech pan mi pomoże. Uwzględniono pańskie odwołanie. To jest odwołanie od dotychczasowych wydatków. Pan musi napisać zażalenie. To zajmie 30 dni. Nie mam tyle, wiem. Mam dosyć tego biegania. Muszę wpisać syna na listę. Jest nam pan winien ponad 30 tysięcy dolarów. Już naginamy przepisy, żeby wam pomóc. Naprawdę? Tak. Ale nasza hojność ma granice. Pańskie ubezpieczenie jest za niskie. Bierz. Nie mów, że nie będziesz rzucał. Przestań czytać. Idź do tego dziennikarza, co kopie w brudach. Do tego wyczesanego. Jak się zwie ten laluś? Lampley. Dam 20 dolców za telewizor. Jest kolorowy. 20 dolców. Zadzwoń do niego. Pogadamy po drodze. Mam roboty potąd. Czym mogę służyć? Mój syn, Mike, zachorował na serce w czasie meczu. Mam pełne ubezpieczenie, ale odmówili wypłatę. A szpital nie pomoże? Mam wyłożyć gotówkę albo czekać, aż syn umrze. Jezu. Może zrobi pan o tym materiał, zbiórkę datków. Niech pan zrobi, co może. To oburzające. Naprawdę chcę pomóc. Ale wszystko po kolei. Ja też mam szefów. Słusznie. Proszę zostawić numer Karen. Dobrze, bardzo dziękuję. Daj pan stówę. Tu jest diament. Daj pan 90 dolców.
On umrze. Wypisują go. Kto? Doktor Turner właśnie wyszedł. Wypisują Mike'a. Nie mogą. Wczoraj dostali forsa. Nieważne. I tak chcą go wypisać. Rozmawiałem z nimi. Załatwię to. Zawsze tak mówisz i nic nie załatwiasz. Zróbże coś. Zdrowiejesz. Przytyłeś ze 2 kilo. Chyba ty jeden jesz to, co tu dają. Mam pytanie. Kiedy zagram w tenisa? Ze starym sercem nie mogłeś grać, a teraz chcesz? Kup sobie szydełko. Ja gram w tenisa. I co z tego? Wracaj do pracy. Heidi, umów nas na obiad. Ugotuję coś. Nie, i żadnej ładnej bielizny. Nie figuruje pani w jego testamencie. Nie warto ryzykować. Wczoraj wpłaciłem $6,000. Możemy porozmawiać? Jasne. Proszę o niego dbać. Dziękuję. Podobno wypisujecie Michaela. Jestem lekarzem. O finansach decyduje Rada Nadzorcza. Ale pan jest szefem kardiologii. Rada słucha moich zaleceń, ale decyduje samodzielnie. I odsyłacie Michaela do domu. Niestety tak. Możemy się przejść? To nie potrwa długo. Dobrze. Wczoraj przejrzałem waszą broszurkę, w której podano, że robicie ponad 300 przeszczepów rocznie, po 250 kawałków. Ile to daje? Policzyłem. 75 milionów. Nie możecie zrobić jednej operacji z dobrego serca? Zrezygnowałem z honorarium. Nie proszę o to. Zbiorę pieniądze. Już zebrałem 22 kawałki. Przysięgam na Boga, że zapłacę. Tylko dajcie mi szansę. Mam tylko pół etatu. Zbiorę tę forsę, słowo. Nie wiem jak, ale zbiorę. Musicie mi wierzyć. Daję panu męskie słowo honoru. Proszę mnie puścić. Zrobiłem, co mogłem. Nieprawda. Porozmawiajmy tam. To już nie prośba, to rozkaz. Dacie mu nowe serce. Dobrze. Nie ruszaj się. Ani drgnij. Nic nie kombinuj. Opuść ręce. Proszę pana, milcz. Jest pan wściekły, ale to nie jest metoda. Nie tędy droga. Ręce do góry. Dawaj broń. Nie mam broni. Mówi prawdę. Opuść ręce i siadaj. Wstawaj. Narażasz syna. Musimy pogadać. Milcz. Przestań. Jak już zaczniesz, nie będziesz mógł przestać. Zastanów się. Porozmawiajmy. Proszę pana, odsuń się.
Słuchaj go. Proszę. Co pan robi? Słucham pani rady. Nie daję się spławić. On ma broń. Co robisz? Wracaj. Siadaj na łapach. Turner i inni. Łapy pod tyłek. Nie ruszać się. Co robisz? Krwawie. Muszą mi przyszyć palce. To są postronni ludzie. Proszę ich puścić. Lecz ich lekarzu. Najpierw tego. Co, najpierw musisz zobaczyć jego polisę? Ja to zrobię. Dobra. Moja żona jest w ciąży. Spokojnie. Słuchajcie wszyscy. Ten szpital ma nowy zarząd. Od dziś pomaga wszystkim. Co wy na to? Bomba. Nie ściskaj tak mocno. Jak masz na imię? Max. Chodź z nami. Masz klucze do windy? Wyłącz ją. Pilnuj go. Nie ruszaj się. Byliśmy tu pierwsi. Wszyscy zostaną zbadani. Mamy mnóstwo czasu. Tylko spokojnie. Hello. Hello. Czy to szpital Hope Memorial? Tak, izba przyjęć. Jak do was dojechać? Lepiej nie, szpital jest zamknięty. Proszę jechać, to nagły wypadek. Dzwoniła pani do szpitala Mount Angel? Nie wiem, jak tam dojechać. Na ogół autem jeździ mąż. Skąd pani jedzie? Z Flower Street skręcić w prawo, na końcu ulicy w lewo. Co mam zrobić? Niech pani stamtąd wyjdzie. Proszę wyjść. Proszę usiąść tam. To kpin, nie szpital. Gdybym był ranny, wykrwawiłbym się na śmierć. Co, koleś? Przepraszam, bracie. Musisz coś zrobić. Rusz tyłek i idź. Usiądź, Miriam. Nie chcę. Zaraz, zaraz. Niech pani nie rodzi. Kiedy jest termin porodu? Lada chwila. Proszę zaczekać. Już rodzę. Chwileczkę, zaraz. Ta pani rodzi. Wybacz, bracie. Ona rodzi dziecko. Kiedy ją zbada lekarz? Siadaj pan. Dobra, koleś. Doktor Klein? Już idę. Nie mam nic do ciebie. Jasne, że nie. Nie rozumiem pani. Infekcjono ucha? Pomożesz jej? Ja? Nie mogę. Czemu? Pracuję tu pierwszy dzień. Wszyscy do tamtej sali. Jazda. Zajmiemy się tobą. Patrz na mnie. Otwierać. Mamy faceta z raną postrzałową. Jedźcie gdzie indziej. Otwierać. Znasz ich? Na pewno? Ciągle tu przyjeżdżają. Otwórz. Zdejmij kurtkę.
Otwieraj. Zdejmij kurtkę. Rzuć ją na ziemię i idź. Zostawcie go. Jazda. Co mu jest? Rana postrzałowa. Chodź. Co jest w tej torbie? Co ci się stało? Dałem im forsę z kasy, ale i tak strzelili. Chryste. Mogę go zabrać na urazówkę? Dobra. Co mamy? Brzuch. Sanitariusze coś mówili? Nie. Musi nam pan pomóc. Pomożesz mi? Raz, dwa, trzy. Dziękuję. Nie znam się na brzuchach. Jestem kardiochirurgiem. To jest jak jazda na rowerze. Wyobraź sobie, że ci za to płacą. To zupełnie inna chirurgia. Facet umiera. Nie robiłem tego od do roboty. 75 mg demerolu dożylnie, lidokaina miejscowo. Myjcie ręce. Uśpię go. Jak stąd wyjdę, zaskarżę szpital. Skąd wiesz, że stąd wyjdziesz? Zaczyna się. Musi pan stanąć za taśmą. Zabierzcie stąd radiowóz. Mamy wielki zgryz. A co? On tam posiedzi dłużej. Zabarykadował się na izbie przyjęć. Wyłączył windę. Jak wyważymy drzwi, może zacząć strzelać. Na izbie przyjęć są dwie kamery. Podłączymy się do nich. Pan jest szefem ochrony? Szefem jest Wally Pitoniak. Ma wolne. Już nie. Ściągnijcie go tu. Załatwi pan kodowaną linię? Nasz człowiek z krótkofalówką został w środku. Proszę. Odetnijcie telefony z izby przyjęć. On może gadać tylko ze mną. Dobra. Kto tu jest szefem? Rebecca Payne. Też ma wolne. Czy tu ktoś pracuje? Jest sobota. W soboty ludzie też chorują. Nie płacz. Muszę ją zbadać. Gdzie? W pokoju do badania. Dobrze. To nie pańska wina. Przepraszam. Moja narzeczona chyba złamała rękę. Czy ktoś może ją obejrzeć? Co jej jest? Pijak na czerwonym świetle. Potrącił nas. To był wypadek. Tak. Tu policja. Kto tam rządzi? Weź krótkofalówkę. Budynek jest otoczony. Nie wyjdziesz stamtąd. Radzę ci się odezwać. Jest tam kto? Tak. Tu porucznik Frank Grimes z policji miasta Chicago. Ty tam rządzisz? Tak. Kim jesteś? John Q. Dobra, Johnny Q. Mów mi Frank. Zgoda? Jasne, Frank. Mam podjąć negocjacje. Jestem gliną od 35 lat. Nie uznaję wygłupów. Jak coś mówię, to można mi wierzyć. Do rzeczy. Są poszkodowani? Tu są sami poszkodowani. Nic im nie jest. To możemy rozmawiać.
Czy tego chcesz? Znajdźcie Rebekę Payne, dyrektorkę administracyjną szpitala. Moje dziecko ma się znaleźć na liście biorców. To syn czy córka? Syn. Sam mam dwóch synów. I dwie córki. Nie manipuluj mną, Frank. Obrażasz moją inteligencję. Spokojnie. Grunt to spokój. Zrobię, co będę musiał. Jeśli nie postawię na swoim, padnie parę trupów. Zapiszę to sobie. Rebecca Payne. Dobra. Tu jest mnóstwo glin. Na pewno nie zrezygnujesz? Na pewno. Czekaj. Wpakowałeś się. Ale słuchaj mnie. Bądź rozsądny. To z tego wyjdziesz. Musimy sobie wierzyć. Czemu? Bo tak to jest z wiarą. Wierzymy, choć nie chcemy. Poza tym nie masz wyjścia. Chcę znieczulenie. Za późno. Ona cierpi. Wyjść. Nic jej nie będzie. To pierwsze dziecko? Tak. Trochę się denerwuję. Ze mną też tak było. Chcesz syna czy córkę? Wszystko jedno, byle było zdrowe. Tylko tego chcę. Nie chciałem ci dokopać. Kto prowadził? Ten samochód. Ja. Co to ma do rzeczy? Czemu ona jest poobijana, a ty nie? A to? Nie śmiej się. Dajcie mu plaster, bo się wykrwawi. Odwal się. To boli. Moja poduszka nie zadziałała. W jakim wozie? W Mercedesie. Jeździsz Mercem? Z którego roku? 1986. Klasyczny model. Mercedes montuje poduszki dla pasażerów od 1988 roku. Wpadłeś. Do czego zmierzasz? A ty? Ty bijesz baby. Wszyscy to widzą. Byłem pijany. Tu się nie pali. Zmiłuj się, miej serce. Staram się. Mogę się napić wody? Ja chcę siusiu. Brzuch mnie boli z głodu. Zamówmy jakiegoś kurczaka. Za chwilę. Co z nim? Będzie żył. Wiesz, ile on stracił krwi? Facet go uratował. Co to? Furosemid. Zapobiega zatrzymywaniu płynów. Do tego trzeba podawać potas. A to? Dopamina na ciśnienie. Digitalis na serce. Primacor. Tyle tego. Dużo. A to antybiotyk. Na co? Na wszelki wypadek. A to? Na ból. Niedobrze mi. Będziesz się źle czuł przez parę minut. Ale dam ci lód do ssania. Co ty na to? Wpadł do ciebie pewien facet. Mówił, że jest twoim kumplem. Mam go tu. Mam go wpuścić? Dobrze. Chcę posiedzieć z tobą. Dobra. Wspaniale. Dziękuję.
Chcę przytulić moją mamę. Chcę ją objąć. Mamo, czy tata przyjdzie? Przyjdzie niedługo. Gdzie jest? Nie wiem. Ale przyjdzie. Co ty kombinujesz? Jesteś nic nie wart. Co z ciebie za ochroniarz? Trzeba było go załatwić. Czym? Nie będę nadstawiał karku za 8,5 dolca za godzinę. Oszalałeś? Co robisz? Zabezpieczam się. Siedź cicho i czekaj na odsiecz. Będzie strzelanina. Gliny mają gdzieś jego syna. Jak on to zrozumie, zginiemy. Ty zginiesz, jak cię złapie ze skalpelem. Nie wygląda tak groźnie. Środek znieczulający. Odłóż to, zanim przez ciebie... Słuchaj, najemniku. Nie jestem nieudacznikiem. Bardzo cenię własne życie. Nie dam się rozwalić. Jak się macie? Witam wszystkich. Cześć, chłopaki. Czy ten facet naprawdę domaga się operacji dla dziecka? Jaką ma broń? Powiem wam, jak się dowiem. Witaj, Gaz. Cześć, Frank. Paskudna sprawa. Trochę za wcześnie na ciężkie działa. Może tak, a może nie. Co słychać? Czekamy. To wściekły ojciec, niech ochłonie. Nie dawaj mu za dużo czasu. Załatw sprawę. Taki mam plan. To świetnie. Tylko cię wesprę. Nie potrzebuję niańki, radzę sobie. Naprawdę. Ludzie nie mogą ganiać ze spluwami. To psuje opinię miastu. Muszę tu być. Naczelnik policji musi czuwać. Nie przeszkadzaj mi. Kamery są tam, baw się dobrze. Odprasz się. Nie możesz? Nie muszę. Rób swoje, nie bruszczę ci. Robię swoje. Stoimy po jednej stronie barykady. Dobra. Miło cię widzieć. Tak, panie burmistrzu. Na razie. Panujemy nad sytuacją. Stary gdzieś zgubił pieluchę dla dorosłych. Nie rozumiem, czemu lekarze nic nie wykryli. Żadne badania nic nie wykazywały. Jakim cudem? Może nie badano go dokładnie. Czemu? Macie polisę HMO? To dlatego. Oni płacą lekarzom za niebadanie, żeby obniżyć koszty. Jeśli Mike potrzebował dodatkowych badań, a lekarz ich nie zlecił i trzymał gębę na kłódkę, dostawał od firmy premię. Poważnie? Niewykluczone. Choć mało prawdopodobne. Lekarze mogli znać prawdę i wyleczyć go? Ja tego nie wiem. Bez obrazy, doktorze, ale lekarze to oszuści. Brednia. A to całe gadanie. Gadanie? Przysięga, jakiej tam, Hipokratesa. Raczej hipokryty. Jak to idzie? Przysięgam opiekować się chorymi i konającymi, pod warunkiem, że są ubezpieczeni. Właśnie tak.
Coś w tym jest. Ciągle to przerabiamy. Karetka przywozi rannego, a księgowość go odsyła. Nie mogą. Prawo tego zakazuje. Prawo można obejść. Wystarczy, że stan chorego jest stabilny. Tak jest. Nieprawda. Prawda. Może nie na kardiologii, ale tu wykopujemy biedaków za drzwi. Zamknij się. Mam dosyć psioczenia na dzisiaj. Jeśli chcecie, róbcie ze mnie wampira. Mogę być tym złym. Ale kto tu ma spluwę? Panie poruczniku? Hello. Tu Frank Grimes. Masz stałe połączenie ze mną. Czym mogę służyć? Co z tą listą? To trochę potrwa. Nie mam czasu. Pomówmy o zakładnikach. O czym? Co u nich słychać? Są cali. Jemy batoniki i dyskutujemy o opiece zdrowotnej. Wypuść niektórych. Po co? Żeby okazać dobrą wolę. Tu jest masa nerwowych ludzi. Odetchnęlibyśmy, gdybyś kogoś puścił. Najpierw ty wpisz moje dziecko na listę. Nie żartuję. Miej wiarę. To on? Musimy porozmawiać. Ona ma rozwarcie 6 cm. Dziecko jest ułożone pośladkowo. Musimy ją przewieźć na porodówkę. Czekaj, Frank. Co tu się dzieje? Zna go pani? To John Archibald. Ma syna na Ojomie. Poślij kogoś po matkę. Jesteś tam, Frank? Jestem. Zmieniłem zdanie. Wypuszczę kogoś. To wspaniale. Ale potem zacznę liczyć czas. Jest 16:15. Masz czas do 17:15. Kapujesz? Jeśli mój syn nie trafi na listę, ktoś zginie. Nie bądź głupi. Za godzinę. Masz godzinę, żeby coś zdziałać. Rozumiem. Już wzywaj patologa. Musimy szybko coś z tym zrobić. Dobra, Miriam. I Rosa. Idziemy. Niech pan puści mojego męża. Byle wypuścił ciebie, ja wytrzymam. Ja pójdę. Jestem wolny. Co z ciebie za facet? Wal się, czarnuchu. Co takiego? Spokojnie. Dosyć tego twardzielu. Julie, łap spluwę. Łap broń. Wal mu prosto w gębę. Strzelaj w gębę. Oszalałaś? Co robisz? Przestań. Max, masz kajdanki? Boże. Głupia dziwka. To za to, że mnie zlałeś. A to za to, że jesteś dupkiem. A to za nazwanie mnie dziwką. Bolesne. Nie będę więcej twoją zabawką. Taki charakter i takie ciało. Wiedziałem, że nie jesteś blondynką. Chodź. Chodźcie. Wszystko będzie dobrze. Rozumiesz? Nie martw się. O nic się nie martw.
Zawsze będę z tobą. Nie strzelać. Wypuszczam zakładników. Nie strzelać. Wy dwoje. Idźcie. Dziękuję. Roza, idź. Zajmij się dzieckiem. Napastnik wypuścił kilkoro zakładników, którzy zostaną natychmiast przesłuchani. Czy John Q dostanie serce dla syna? Czas pokaże. Czy to prawda, że przyjęto rannego? Tak, John go wpuścił. Co pan doda? Gdyby John go nie wpuścił, facet by zmarł. Czy pani dobrze się czuje? Tak. Właśnie rodzę. Co pani o nim powie? To dobry człowiek. Ten napastnik? Bardzo dobry. Mają tam kamerę. Obserwują go. Skąd wiesz? Bo na coś patrzą. Złapiesz to? Wyłapie każdy sygnał. Jeśli ustąpicie, znajdą się naśladowcy. Nie on jeden ma chore dziecko. Mamy cały oddział z HIV-em. Ludzie chorują i umierają. Podejmuje takie decyzje codziennie. On chce zabić niewinnych ludzi, bo odesłaliście jego syna. W Stanach 50 milionów osób nie ma ubezpieczenia. Jeśli John chce to zmienić, niech pisze do kongresu. Może po prostu mu powiemy, że wpisaliśmy syna na listę. Nie ma jak tego sprawdzić. Może pan rzucić okiem? To jest Willy Pitoniak, szef ochrony. Miło mi. Znalazłem miejsce. Snajper musi być tu. To jest telefon. Który? Daj zbliżenie. Ten. Policja ma zrobić, co będzie trzeba, żeby zapewnić bezpieczeństwo zakładnikom. Co za kraj? Wszędzie grabią, mordują i dźgają. Dzieci zabijają dzieci. Strach iść na pocztę. Zamknij się. Nie znoszę go, ale ma rację. Wiesz, jak łatwo kupić broń? 5 minut. Twój syn jest chory, ale ja też mam jakieś prawa. Ale masz ubezpieczenie. I dlatego mnie zastrzelisz? Mówisz, że jeśli twój syn nie dostanie serca, wszyscy zginiemy. Co będzie dalej? Co zrobisz? Nie mam zielonego pojęcia. Czekam na cud. Na boską interwencję. Pani Archibald? Możemy porozmawiać? To moja wina. Zadzwoniłam do Johna i krzyczałam na niego, żeby zrobił cokolwiek. Nie myślałam. Rozumiem. Czy on jest gwałtowny? Skąd? Jest miły i łagodny. Muchy by nie skrzywdził. Mówi, że będzie zabijał. Chciałbym wiedzieć, czy on był w wojsku albo coś takiego? Czemu pan pyta? Wiem, o co chodzi. Szuka pan sposobu na niego. On się wpakował.
Musi pani z nim pogadać. Wyjaśnijmy sobie jedno. Nie wykorzysta mnie pan przeciwko niemu. Popieram go we wszystkim, jestem po jego stronie. Nie wtrącaj się. Nie powiem ci, co o tobie myślę, bo nie chcę się wyrażać. Zostawcie mnie. Mam chore dziecko. Wpiszę Michaela na listę biorców. Szpital pokryje koszty. Naprawdę? Tak. Dziękuję. Boże, dziękuję. Dobra pani jest. Słucham? Niezłe przedstawienie. Ten gest, szczere spojrzenie. Prawie sam się dałem nabrać. A teraz Tuck Lampley na żywo spod szpitala. Tłum przed szpitalem rośnie. Przyjechał SWAT. Rośnie napięcie. Obok mnie stoi James Palumbo, znajomy Johna Archibalda. Co pan o nim powie? Muszę być szczery. To śmierdząca sytuacja. A można jej było łatwo uniknąć. Nie byłoby tego, gdyby John był milionerem. Ale on tego nie rozumie. Nie rozumie, że w Stanach nie liczą się wartości, tylko wartości. Mamy bogaczy i nędzarzy, ludzi w garniturach i w drelichach, no i mamy golców. Tu się robi poważne operacje, drobne zabiegi i jaja z biedaków. Mnóstwo ludzi nie ma ćwierć miliona. Skoro ktoś taki jak John nie miał wyjścia, coś jest nie tak z krajem, nie z nim. Ale co ja tam wiem, jestem robotnikiem. Widzę, że jesteś zły, ale co byś powiedział Johnowi? Jestem z tobą. Oto opinia do rozważenia. Spod szpitala mówił Tuck Lampley. Co jest? Gdzie pozostali? Snajper wejdzie do szybu wentylacyjnego. Może go zabić przy tym telefonie. Co pan powie? To. Wzywa mnie żona. Gorzej, ojciec czas. Chodź tu. Chodź tu. Ani słowa, Frank. Knujesz za moimi plecami. Czego ty ode mnie chcesz? Popatrz na zegarek. On zacznie zabijać. To idiotyzm. A masz lepszy pomysł? Tu nie ma dobrych pomysłów. Mogę go zastrzelić i spróbuję. Zawsze próbujemy. Co ty pleciesz? Żona z nim porozmawia. Otóż to. Wrobisz go z pomocą żony? Byle skutecznie. Wiesz co? To jest przegrana sprawa. Jak on zacznie zabijać, źle. Jeśli ustąpimy, też źle. Dla kogo? Dla wszystkich. W tym roku są wybory. Facet nie ma szans. Zabijesz go dla reklamy? Mogę mieć na sumieniu łajdaka, ale nie niewinną osobę. Wywalam cię. Co? Bez urazy, ale sam się tym zajmę. Ty?
Tak, ja. To dla mnie nie pierwszyzna. Inaczej bym nie awansował. Uważaj. Strasznie mnie cisną z góry. Ktoś musi podjąć decyzję. Jak nie ty, to ja. A zakładnicy, ludzie, niech uważają. Świetnie. Co jest? Klimatyzacja nie działa. Nie zawiedź mnie. Liczę na ciebie. Przepraszam. Nie dotykajcie mnie. Dzięki. Tak, Lampley z telewizji. Dzięki, panie władzo. Gdzie obraz? Muszę go zdekodować. Szybko. Moja wtyczka donosi, że do Johna zadzwoni połowica. Masz tam żonę? Łączymy. Hello. Hello. This better be good. Oby to była dobra nowina. Denise? Denise? Cześć, kotku. Jesteśmy na liście. Co? Payne właśnie wyszła. Mike jest na liście. Jesteśmy na liście? To wspaniale. Mamy dźwięk. Dobrze, ale gdzie obraz? Czekaj, będziesz sławny. U mnie wszystko gra. Jak tam Mikey? Marnie. Chyba odchodzi. Co? Zrobili dla niego co mogli, ale pogarsza mu się. Boże. Nasze biedne dziecko. Modlisz się za niego? Tak, modlę się. Szach i mat. Tu biała wieża. Słyszycie? Będzie dobrze. Mike przeżyje. Przysięgam na moje życie, on przeżyje. Musisz mi wierzyć. Wierzę. Mogę pogadać z Mike'em? Czekaj. Boże. Szefie, mamy obraz. Jesteś boski. Czego tak stoisz? Rusz się. Dziękuję. Freddy, przysięgam. Nigel, pełzniesz jak lawa. Jakie mam włosy? Do roboty. Tak, Lampley z przedszpitala. Oto rozmowa ojca z synem, którego ratuje. Kochanie, dzwoni tata. Mistrzu. Jak się masz? Trzymasz się? A ty? Ja się trzymam. Nie martw się o mnie. To przyjdź.
Teraz jestem zajęty, ale jestem blisko. Bardzo blisko. Potrzebuję nowego serca. Tak, mistrzu. A co jest z moim? Nic takiego. Po prostu... Musisz... Z nowym sercem będziesz silniejszy. Dostaniesz to serce i będziesz siłaczem. Okej. Tato. Czy ja umrę? Jasne, że nie umrzesz. Skąd wiesz? Bo smutny byłby świat bez ciebie. To najlepsza transmisja, jaką w życiu widziałem. Bez ciebie nie byłoby świata. Będę sławny. Mike, posłuchaj. Czekam. Wiesz, że cię kocham. I że jestem z ciebie dumny. Chcę wiedzieć, że to wiesz. Musiałem ci to powiedzieć. Strzelaj. Nie mogę. Czekam. Napręż mu skóry, jak Chris Cormier. Chris Cormier. On jest świetny. Ty też, kotku. Kocham cię, tato. Okay, son. Na razie, synu. I'll talk to you later. Później pogadamy. Kocham cię całym sercem. Ja ciebie też. Cholera. Jesteś w telewizji. Kanał 8. Mamy go. Leżę. Nie leży. Cholera. Niedobrze. Nie teraz. Burmistrz. Wyłączmy to. Dziennikarze rozkodowali sygnał. Wszystko poszło w telewizji. Mikey nie przeżyje. A lista? Jaka lista? Strzelają do nas. Nie pomogą mu. Aresztujecie mnie? Jazda stąd. Strzelaliście do cywila na antenie. Grimes. Gdzie porucznik Grimes? Dobra. Co dobra? Zobacz, czego chce. Żartujesz. Nie truj. Spieprzyłem sprawę. Ratuj, bo wdepnąłem w gówno. Postawię ci stek. Kaczkę po pekińsku. Zgoda. A-R-C-H-I.
Archibald. Już przesyłam dane. Nie strzelać. Tu jest pełno kamer, spokojnie. Kto jest z tobą? Sierżant Moody i naczelnik Monroe. Co tu się dzieje? Okłamałeś mnie. Miałeś zadzwonić. Dałem ci zakładników, a ty nie zadzwoniłeś. Chcesz, żebym zginął. Nikt nie chce cię zabić. Naprawdę? Nikt. Nikt z nich? Nawet on? Nikt. A to co? Na co liczyłeś? Powiem ci prawdę. To się źle dla ciebie skończy. Możesz stąd trafić albo do pudła, albo do grobu. Mój syn jest chory i potrzebuje pomocy. Rozumiem. Ciężko być mężczyzną i poznać, co dobre, a co złe. Ale odłóż broń. Nie słuchasz mnie. Liczy się tylko mój syn i już. Każdemu choremu należy się pomoc. Chory znaczy pomoc. Chory znaczy pomoc. Nie pochowam własnego syna. To on pochowa mnie. Myślisz, że ci ludzie dbają o ciebie? Bzdura. To chwilowa fascynacja. Nikogo nie obchodzi twój syn. Tylko ciebie. Jesteśmy tu tylko my dwaj i ci wszyscy snajperzy. Co wybierzesz? Mojego syna. Dajcie go tutaj. Nie możemy. Dajcie mi syna, to dostaniecie snajpera. Dajcie go tu, to się poddam i wszyscy wrócą do domów. Cali i zdrowi. Dajcie tu mojego syna. Dobra. Co ty na to? Ustąp. Przy synu nikogo nie skrzywdzi. Mamy mu dodać zakładnika? To nie zakładnik, to jego syn. Oni wszyscy byli w dzienniku? Ty tu decydujesz. Zgoda. Dawajcie tego syna. Zaraz, jestem jego matką. Stać. Spadajcie. Niedobrze. Mike ma ciśnienie 40. Ciśnienie przedsionkowe jest dwa razy za wysokie. Przykro mi. Bez nowego serca Mike umrze. Weź moje. Słyszałeś? Oddaj je Mike'owi. Stary, odbiło ci. Chyba żartujesz. Mówię śmiertelnie poważnie. Boże. Umrzesz, ale Mike przeżyje. Nie możesz. To jedyne wyjście. Nie możesz fizycznie. Zabiję się, a ty mi wyjmiesz serce.
Oszalałeś. To nie takie proste. Za dużo niewiadomych. Trudno znaleźć dawcę. Trzeba zrobić badania. Jakie? Krwi, objętości osierdzia. Jeśli nie ma zgodności, przebadali nas dokładnie. Obaj mamy krew B minus, zgodność tkankową. Jego serce jest powiększone, czyli moje się nada. Można to zrobić. Wykluczone. On musi żyć. Nie mogę, John. Jeśli umrę, nie weźmiesz mojego serca? Pozwolisz umrzeć nam obu? John ma rację. Jest bardzo dzielny. Czego by chciał Mike i twoja żona? On nie wie, co dla niego dobre. Denise zrobiłaby to samo. Wiem, że to niesprawiedliwe. Okropne, ale samobójstwo nie pomoże. Czasem trzeba zostawić sprawy Bogu, pogodzić się z faktami, przyjąć je. Co mam przyjąć? Że Mike umrze. Tego nie przyjmę. Nigdy. O tym nie ma mowy. Dla ciebie to tylko pacjent, ale to dobry dzieciak. Uwielbia kulturystykę. Chce być kulturystą. I jest dowcipny. Lubiłbyś go. Lubię go. No to błagam, złam zasady. Naprawdę bym chciał. Ale źle robisz. To jest nieetyczne. To ty źle robisz. Cały kraj źle robi. Może mnie nie rozumiesz. Trudno. Mój syn będzie żył. Może jeszcze nie rozumiecie, że zrobię wszystko. Zabijesz mnie, jak odmówię operacji? Nie. Zabiję siebie. I zobaczymy, co zrobisz. W końcu o to chodzi. On potrzebuje dawcę. Ktoś musi umrzeć. A ja jestem jego ojcem. Dobrze. Co dobrze? Zrobię to. Dasz mu się zabić? Jesteś świetnym chirurgiem. Nie marnuj przez niego kariery. Będzie pan skończony. Bo pozwą mnie do sądu? Wywalą z palestry? Z klubu? To jest szpital. Jak dostanę serce, nie zmarnuję go. Panie doktor, panie Maguire, przygotujmy salę. Na stół. Skalpele gotowe. Gdzie taca? Masz drugą? Przesuńcie wózek. Co mamy? Kobieta, 26 lat, 165 cm wzrostu. Wątroba i nerki dobre. Wątroba i nerki. Płuca? Dobra. Płuca dobre. Serce? Dobre. Grupa krwi? B minus. To mój testament. Zostawiam serce synowi. Potrzebuję dwóch świadków. Nie podpiszę tego. Ja też. Podpiszcie i idźcie do domu. Ja podpiszę. Ja też. She
To co, pójdziesz i zabijesz się? Tylko jedno mnie powstrzyma. Co? Jeśli Mitch ma krew B-. Nie, mam grupę zero. Dziękuję. Uważaj na siebie. Do zobaczenia w dziale nekrologów. Mogę z nim pogadać? Dziękuję. Jak się masz? Cześć, tato. Masz serce dla mnie? Tak. Chyba masz anioła stróża. Postaraj się nie zasypiać jeszcze przez chwilę. Muszę ci coś powiedzieć. Dobrze. Zawsze słuchaj mamy. Rozumiesz? Rób, co ona każe. Bo to twoja najlepsza przyjaciółka. Mów jej codziennie, że ją kochasz. Dobrze, tato? Na razie jesteś za młody na dziewczynę. Ale przyjdzie na to czas. Traktuj je jak księżniczki, bo nimi są. Jak mówisz, że coś zrobisz, to zawsze to rób. Bo słowo to twój skarb. Jedyne, co masz. Zarabiaj pieniądze, jak się da. Choćbyś się miał po troszku sprzedawać, nie bądź głupi jak ja. Z pieniędzmi łatwiej się żyje. Nie pal. Bądź miły dla ludzi. Ale w razie potrzeby broń się, bądź mężczyzną. Unikaj wszystkiego, co złe. Nie tykaj takich rzeczy. Czeka na ciebie tyle wspaniałości. Nigdy cię nie opuszczę. Zawsze będę z tobą. Tutaj. Kocham cię. Do zobaczenia.
Słodki Jezu. Do dzieła. To ten pistolet nie był nabity? Jestem mocny tylko w gębie. Zamierzałem zabić tylko siebie. Przynieście ręczniki. Panno Payne. Nie uwierzę pani. Mamy dawcę. Grupa B- dla Michaela Archibalda, jedynego konającego biorcę. Niech mnie. Chce mi się pić. Mamy dobrą nowinę. Jezu. Zabezpieczony. Naprawdę? Serce będzie tu za kwadrans. Pani mu to powie. John? To ja. John? Nie działa. John? John! Please, baby, pick up. John, can you... Kochanie, odezwij się. John! Znaleźli serce. Stał się cud. Przywieziono serce dla małego Mike'a Archibalda. Niesłychane zakończenie burzliwego dnia. Wychodzą zakładnicy. Wydają się wyczerpani po ciężkiej próbie. Wychodzą następni, machają rękami. Nareszcie wolni. Policja ich odprowadza. Wychodzi ktoś jeszcze. John Q. Trzyma ręce wysoko. Odłożył broń. Poddaje się. Policjanci podchodzą ostrożnie. Mają go. Schwytali Johna Q. Założyli mu kajdanki już po wszystkim. Jeśli zdjęcie mówi tyle co 1000 słów, to ten obraz zastąpi całe tomy. Kończy się krwawe starcie, a ja przypominam, że kanał 8 był tu pierwszy. Mówił Tuck Lampley. Otwierać. Art.
Serce. Dziękuję. Nożyce. Tniemy. Załóż to. Nie ma pośpiechu. Wyżej. Gotowe. Ciśnienie wzrasta. Raz, dwa, trzy. Udało się. Dziś zaczyna się sprawa Johna Q o porwanie i usiłowanie zabójstwa. Wszystko przez firmę ubezpieczeniową. W przyszłości będzie wam trudniej odmawiać klientom. Ponad 40 milionów Amerykanów nie ma ubezpieczenia. Dziś będzie mowa o Johnie Archibaldzie. Mściciel czy bohaterski ojciec? Decydujcie. Wyciśnijcie z nich miliony dolarów. Takich jest wielu. Od lat wiadomo było, że opieka zdrowotna się wali. Rząd ma nas gdzieś. Johnowi Q proponowano leczenie modlitwą. Chory się modli, a rząd nic. Najgorszym wrogiem jesteśmy my sami, bo to my zwalczaliśmy program powszechnych ubezpieczeń. Po 3 miesiącach. You have to look in the mirror for this problem. Yes. Odsunąć się. Czy przysięgli ustalili werdykt? Tak, Wysoki Sądzie. Co do usiłowania zabójstwa uznajemy oskarżonego za niewinnego. Cisza. Co do napaści z bronią w ręce, za niewinnego. Cisza. Co do uprowadzenia i uwięzienia Julie Bird, Maxa Conlana, Rosa Gonzalez, dr. Ellen Klein, Lestera Matthewsa, Steve'a Maguire'a, Miriam i Steve'a Smitha, doktora Raymonda Turnera, Mitcha Quigley'a i Debbie Utley, uznajemy oskarżonego za winnego. Cisza na sali. Wyrok wydam za tydzień. Proszę wstać. Co mu grozi? Odsiadka. Najwyżej 3 do 5 lat. Poproszę o 2. Przykro mi. Trzymasz się, mistrzu? Opiekuj się mamą. Jesteś głową rodziny. W razie czego pomogą wam Jimmy i Gina. Jestem z ciebie dumna. Pokaż im, Johnny, i nie martw się. Tato. Do widzenia. Nie żegnamy się. Na razie.
Trzymaj się, stary. Jesteś moim bohaterem. Saszy. Masterfilm. Dystrybucja na terenie Polski Warner Bros. Poland. Tekst Magda Balcerek, czytał Maciej Gudowski. Reminding me.